Montolivieu. Nawet sama nazwa szeryf. To znaczy, że on coś musi być ważnym osobą. I trzeba go się słuchać. Szeryfa jeszcze lepiej, czasami na końcu się trzeba słuchać. Jego się boją, szeryfa. Boją się, bo on jest sprawiedliwy. Bo on idzie prosto. Dlaczego? Dlatego, że on dobry człowiek jest. Ma dobre usposobienie do ludzi. Ma dobry charakter. Jest człowiek sprawiedliwy. Nigdy nikogo nie oszuka. Każdy mu rękę poda. Oto właśnie jest szeryf. I dlatego takiego człowieka wybierają. Szeryf. Tylko takiego człowieka. A tam nie wezmą gnoja, nie. Był ubrany w kapelusz duży czarny, z dużym rondem. W pasu czarnym był ubrany. Miał pas. Opasany był pasem czarnym. I miał dwa kolki przy boku. Unosił gwiazdę szeryfa. Gwiazdę szeryfa i się podawał, że jest szeryf miasta Łomży i Nowogrodu. I myślę, chodzi, pilnuje porządki po ulicach i tego sklepu, żeby nikt się nie włamał do sklepu i mówi, że zawsze jak przychodził w nocy, to trochę zjadł i szedł w patrol. Często przebywał na piekarni, przynosił sobie taką paczkę żywnościową, no i tam trzymał, szafkę miał, często się mył, sobie przepierał koszulę, także nie chodził jaki tam brudny, nieco. Porządek w kościele to on dbał, tak, czyściutki zawsze wygolony, był elegancki, bo mówi, idę na miasto, a jak się idzie na miasto, to mówi, trzeba być, mówi, żeby elegancko wyglądać. Szeryf mówi, musi szeryf, być czysty, tak, do szeryfa podobny. No. Zapytać się, czy ktoś zna, jak na przykład naszego, no, głównego tego miasta, no, prezydenta, to nikt nie wie. A jak zapytać się o szeryfa, to wiedzą, kto to był. I skąd. Skąd pochodził?